PEGI 18. Witam was bardzo wszystkich serdecznie, ja jestem Ray, a przed wami LEGO Worlds. Tak, jesteśmy na innym świecie, gdyż po wczorajszym live'ie dostałem małe objawienie co do tego, co można robić generalnie w grze. Stwierdziłem, że troszeczkę też to zmieni charakter tak mojej rozgrywki, tych rzeczy, które pokazuję na YouTubie. A mianowicie, jeśli ktoś nie oglądał, dziękuję wszystkim za tym, co oglądali, bo live był taki trochę niezapowiedziany. Chyba szczotkę dostałem. To tak, dowiedzieliśmy się po prostu, o co chodzi z tymi legendarnymi koordynatami. Przez co już wiem, jak je szukać, po co one są. I w ogóle, i w szczególe. Pokonałem go szczotką. Słodkie. I na tych legendarnych koordynatach właśnie można poznajdować smoki, specjalne skrzynki i w ogóle i wszystko. I my teraz znajdujemy się już na takim jednym z legendarnych koordynatów. Jakbyście byli ciekawi, to wam już pokażę. Nie, przepraszam, nie tak. O, to są te koordynaty. I dlatego stwierdziłem, że od teraz będziemy kolekcjonować te skrzynki. Będziemy je. Nie będziemy przepuszczać żadnej skrzynki. Będzie, czy jest łatwo dostępna, czy trudno dostępna. Bo tak jak mówię, może być z tego naprawdę dużo frajdy, dużo bonusów. Na tych, których przynajmniej mi najbardziej zależy, czyli właśnie tam zdobycie smoka, jakieś specjalne biomy, bo tutaj też nowy biom znaleźliśmy w ogóle. Co jest no moim zdaniem mega, bo już myślałem, że te biomy się skończyły. Okazało się, że nie, znaleźliśmy po prostu takie łusternowe miasteczko, które moim zdaniem wygląda zajebiście. Do tego będziemy na Hama szukać tych skrzyneczek. Choćby nie wiadomo, jak głęboko było. Kiedyś cię znajdę, skrzyneczko. No ja pierdolę, no nie wierzę, nie? A, o, jest. Już traciłem nadzieję po prostu. Aczkolwiek nie będę starał się chodzić po jaskini, bo ja się tutaj gubię. Oj. Błękitne? Sprawdźmy. Kurde. Potrzebuję takie, bo już mam takie, mam trzy. No, jest z tego trochę, dlatego przeszukiwanie skrzynek będzie dosyć ważnym elementem. Ja nie jestem pewien, czy będzie to takie ciekawe, bo to raczej będzie takie moje pokolenie na temat, że tak powiem. Niż jakaś szerzej pokazana gra, tak? Bo od czasu do czasu może złapiemy jakąś klocucha albo coś w tym stylu. Ale generalnie same koordynaty jak zdobędę, to od razu tam polecę, nie. Jak można znajdować w taki sposób smoki i wszystko. O, ale co tu takie jasne się stało? Ej, no. A, taki klocek do kolumny by się przydał. Dobra. No, i raz oko, tak? Ach, kurde, zapomniałem włączyć. Pada, miałem się uczyć grać na padzie. Tak. Znaczy jeszcze nic straconego, nie? Nie wiem dlaczego w tym momencie spada mi ilość klatek. Aha, już wiem. Bo jeszcze mam ustawienia z live'a. Wtedy trzeba było to zaraz zmienić. Otwórzmy dalej skrzyneczkę najpierw.
spoko. Że niby tu? Tu się odpierdoliło teraz, przepraszam bardzo. O, warsztat. Fajnie, a ja tam gdzieś była misja, że nawet parę razy mi się zdarzyło, że ktoś tam potrzebował właśnie warsztatu. Skrzyneczka, skrzyneczka, tam. Uiii, takim ślizgiem. Zobaczymy, czy będzie mi się wylewać woda, czy nie. Jeszcze przypomnę wczorajsze próby, kurde, oszukania wody, to... Jezus Maria. Nie, chyba z 20 minut się męczyłem. I nie zrobiłem tego. Tam, czy są koordynaty? Nie, mamy fryzurę za to. Wiecie co? Bo ja widzę, że to tak nie będzie za długo działać, więc dajcie mi chwilkę, ja podepnę tego pada, zmienię tutaj jedną rzecz w OBS-ie, za chwilę się widzę. Dobra, już jesteśmy. Nie, mam nadzieję, że teraz jakościowo będzie lepiej to wyglądało. Proszę, dawaj! Te klocki też będziemy sobie zbierać, a co? Idziemy tu, a tu. Zaczniemy sobie ładnie kopać. No, kurde, od razu lepiej. Wam się też to nie będzie w żaden sposób przycinało. Ani nic. A tak, jeszcze wracając do tego wczorajszego live'a, to gocie, ja tak nie za bardzo ogarniam jeszcze. Zamek samurajski, o, proszę, proszę. Ja jeszcze nie za bardzo ogarniam tych hitboxów i całej reszty. A korzystam z Restream, żeby streamować od razu na trzech różnych platformach. Ale wie też nawet po co, ale tak mi doradzono, że na jednej to nie warto, to od razu lepiej na kilku naraz robić. O kurde, a tu jest więcej skrzynek, to nie wiem, czy bombą się tu nie pojedziemy, ale pojedziemy sobie bombą. Pyk. Ej, skrzynko. Tam gdzieś jesteś? Skrzynko. Dobra, tutaj to nie wiem, jak do niej dojść. Tu jest jedna. A do tej pozostałej to się będę musiał kopać? O, ale głupio. Że będą gdzieś obok siebie, nie? A co to jest? Hmm.
Aha, czaję. Zabawne. Nie powiem, że nie. Dobra, no i to by gdzieś tak wychodziło, że gdzieś w miarę tutaj. Jakaś spadnie, nie wpadnie. Ale dobra, już mamy prawie i tak 2 miliony. Aczkolwiek powiem, że kurde, w tym sklepie te rzeczy są drogie strasznie. I wiecie, takie jedne większe zakupy to. Znaczy drogie, no w porównaniu do tego, że się ma te 1,5 miliona, to tam wydanie, nie wiem, 300 tysięcy to jest nic, nie? Szczególnie, że ten hajs, kurde, wpada jak głupi. Jest, bardzo. Okej, legendarne koordynaty, o to, co nam cały czas chodzi. Ale nie, wydaje mi się, że tam ta skrzynka jest wyżej, że tak powiem. O! Kocham tego buda. Hajs, 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 kurwa. Pyk. Tu. Łatwo traumatyczny. No najłatwiej mi się ten, że to kopie. Aha, no tak, oczywiście, no nie wiem, bo podłączyłem pad, ale nie gram na nim. Jestem genialny. No się dokopiemy i. Albo nie, jeszcze. Jeszcze wiecie co, ja sobie zapalę, bo na padzie ja grać jedną ręką się nie za bardzo da. O, duża chatka. A na klawiaturze i myszce ja potrafię grać za pomocą jednej ręki, nie? No właściwie po prostu chodzi o to, że potrafię trzymać papierosa i operować myszką. Taki skill. Aha, tak od razu też już informuję, bo zapomnę. Jest możliwość taka, że nie wiem kiedy, może to będzie jutro, może pojutrze. Może nie być ani streama, ani żadnego odcinku, ani nic. Z tego powodu, że jestem zmuszony do sformatowania komputera, gdyż no, próbowałem zrobić wszystko, ale nie potrafię uruchomić gry Fallouta. Pomimo instalowania jej, instalowania z powrotem modów, no kurde cuda się działy. Jakiś element musiał, nie wiem, zostać uszkodzony w mojego systemu. No to wtedy, to się wszystko wtedy działo, wiecie, tutaj mikrofon. To wszystko się działo w jednym czasie, kiedy Avermedia mi zaczęła też właśnie wariować. Ten problem jakoś tam załatwiłem, ale nie potrafię załatwić właśnie Fallouta. Poza tym jestem zdania, że należy od czasu do czasu sobie zrobić formata, żeby odświeżyć samemu ten system. Ja już mam system, mam ustawiony, mam chyba, nie wiem, od. O kurde. No na 100% od ponad roku. Jak nie dłużej. Tam jest jeszcze złoty, prawda? Tam jest jakoś blisko, tak, naprawdę blisko. Już myślałem, że rozwiniemy sobie, podjedziemy czymś.
No, a po prostu dla mnie format to, wiecie, nie jest 2-3 godzinki, tylko najczęściej to jest dużo dłużej z tego powodu, że ja mam masę programów, które później muszę ustawiać, instalować i trochę tego jest. Palma. Okej. Oczywiście ja się postaram to, wiecie, zrobić wszystko w ciągu jednego dnia, nie? Żeby nie było, tylko nie jestem właśnie pewien, czy zdążę wtedy jeszcze nagrać jakiś odcinek. Kurde. No jak na złość teraz żadnych koordynatów nie ma. Aha, dobra. Widzicie co? Robimy cwaniasko z rzutem. O! A dobrze się zrzuciliśmy, to przynajmniej widzę, że tam jest właśnie jakaś też skrzyneczka. Będziemy się starać do niej dostać. Nie mam na to pomysłu. Czyli udałoby się to załatwić w ten sposób. Tylko, że... No tak, no właśnie nie do końca. No, prawie, Reju. Teraz chyba będzie już gites, nie? Ja się, że tak powiem, w to wkopię. Tylko żebym ja tego całego nie rozpiprzył, nie? Dobra, no spróbujemy, no kurde, testy. No coś zostaje po bokach. No, nie powinno mnie zalać. No, już się bałem, nie? Spieprzaj wodo. Jest tam tyle problemów. Logo TT. Spoko. Cwaniacki zrzut. Pójdziemy do sklepu. Z tego co widzę, to tu już nie ma za bardzo skrzynek na pustyni. Osuszyliśmy wszystko. Tak, serduszko, ależ owszem. Aha, nie miałem grać na padzie. Tak. Tutaj na zielone jabłko, chociaż mam raczej. O, jeszcze jedno. Już płaski, nie wiem po co, ale zawsze ktoś może mnie poprosić. Jak spotkam, czy coś. Dobra. Kurde. Ciekawi mnie ten zamek, gdzie tu. Jest. Jaki wielki! Zobaczmy, jak wygląda, nie? Wow. No nie powiem, kurczę, ładne. Ale to jest wszystko.
cicho, słuchajcie, klocki, tutaj nie ma nic, żadnej interakcji. Ale spory. Można się bawić. Dobra, bierzemy środek lokomocji. Najlepiej latający. Niech to będzie statek obcych, bo ma największe pole zniszczenia. I gdzieś jakiś złoty promień. Kurde, nie ma. Nie, no są jeszcze. Tu jest pod wodą. Tutaj też jest jakaś skrzynka jedna bidna. To do tej jednej bidny się tu dostańmy. Nie wiem, czy kurde będzie mi się chciało to tamte, które są pod wodą, bo... A, tu jest... Wejście w ogóle, no ale kto mógł wiedzieć, no. Duże chmury. Tu jest jedna i tam jest jedna. A no, ty to jesteś tak przy brzegu, skrzynko. Ty ja cię nawet... Aha, nie, to ja ciebie nie słyszę, tylko ja słyszę to gówno. Albo... No nie, bo jakbym cię słyszał, to bym cię wzięła. Spróbujmy pokopać tak. No i tu mnie woda w jakiś sposób śmiesznie nie zalewa. Mam nadzieję, że kopię nie będę. O. Troszkę z boczku, ale jest. To wiecie, co zrobimy, nie? Gramy w łapaj bombę. Proszę bardzo. Nie z tej strony. No nie mogę, nie? Serio. Otwieraj ją. Dawaj. Dobra, dobra, ale to... Tak głupi pomysł, ale może się uda. O, fakt. Tu jest jakiś... Ma chyba złote te, więc... Spoko, mogę cię skopiować. Mogę cię skopiować. Pani cyklop. To bym się nie spodziewał. Nie no, to jest nie ta skrzynka. Tu jest ta skrzynka. Nie, poszliśmy w kierunku lądu. To... ty, myśmy się już pobili, już wygrałem, fuck you. Spadaj.
czasem wypłynie? No i tak nie wiem za bardzo, gdzie jest ta druga skrzynka. A, tu jest. Dobra, dobra. Sprawdźmy kopanie w takich warunkach. Niech kurde i też mnie ta woda nie zalewa. To jakim cudem tutaj ta woda mnie tam zalewała tak strasznie? To ja nie wiem. Należycie. Dobra, czyli przybrzeżne skrzynki także są w moim zasięgu bez jakichś większych stresów. Możesz tu się tak? Nie możesz. Szkoda, że nie możesz. A dobra, to jest mniejszą bombę wsadźmy, bo... Jest, ładne przejście. Ale jakby ktoś nie wiedział, łapaj bombę, to jest... To jest gra z pingwinów z Madagaskaru. W sensie, jeśli chodzi tam o serię, no nie tam. W pewnym odcinku była gra łapaj bombę. Jak nie widzieliście, to polecam. Zajebisty serial. Nie zajebista kreskówka, ja kiedyś to oglądałem... Tak, do śniadania w takim sensie, nie? Że codziennie. Cwaniacko? Nie, cwaniacko się nie da. A, kurde, fajna taka grota. Coś się rozwaliło. Aha, dobra. To taki bajer. Zapomniałem o tym. No. Nie o to mi chodziło. Zapomniałem, że to są w takich tych krzakach. Znaczy no, Boże. W drzewach umieszczone. Czerwony grzybek. Tutaj przynajmniej jakoś trochę pół cwaniacko. Może będziemy się trochę mniej kopać. Jak to wykopiemy, przechodzę na pada i będziemy kaleczyć grę. Nie, tak naprawdę na padzie nie za bardzo mnie grać. Trochę chyba tylko kilka jakichś takich gier planszówkowych bardziej. Trochę Mortal Kombat. Próbowałem w Battlefronta zagrać, ale... To nie dla mnie. Pyk. Hej no, co mnie bijesz? Zamek. Ja wiem, czemu to zadaje jakieś większe obrażenie. No, jeb, nie rozwalił. Rybka jest. Spotywany jest. Nie. Wyjdźmy stąd, bo to... Czyli nawet nie wyjdźmy, tylko zrzućmy się, bo już nawet nie wiem, jak tam wleźć wlazłem, więc... I meli po prostu. Podłączony. Och, cholera, nie? Jak go teraz wyrzucić?
Gram se sam ze sobą. Przejebane. Słuchajcie, za chwilę wracam. Dobra, już jesteśmy z powrotem. Będziemy kaleczyć teraz grę na padzie. No nie jestem pewien, mam nowe klawisze poustawiane. Czemu jest taki problem, że ja muszę kupić po prostu pada od boxa. No on pada takiego jakby z PS3. Dobra, no i jaki tutaj klawisz? B. Kurde, trafiłem za pierwszym razem. Jestem w szoku. Kurde, klocek. Wow. Dobra, tam widzę szybką skrzyneczkę. Jak się skacze? Spoko. Ja, bo to nie jest szybka skrzyneczka. Gdzie ona jest? Czy ona jest pod drzewem? Tak by wynikało, nie? Dobra. O. Przynajmniej to jest wybieranie, jest tutaj szybsze. A, nie ten klawisz. Będziemy próbować. To mam problem z obracaniem kamery. Ale nie wiem, czy to jest kwestia ustawień w grze, czy ja coś mam spieprzone w ustawieniach pada. Nie, mam coś chyba spieprzone w ustawieniach od pada, ale widzę. No i właśnie, jakbym tutaj chciał celować, to przecież umrę. Aha, rozglądanie na boki mi działa, ale góra-dół rozglądanie. Spoko. Ej no. Pytaj się, małpko. Jakaś tam wierzba się ze mnie śmieje. Dobra. To jest zielone, zielone. Aha. Taki sposób, dobra. No nie wierzę, nie. A jak helikopterkiem? Aha, że góra dół to góra dół faktyczna. A do przodu do tyłu to tak. Zabiję się tym chyba. Nie. Wychodzę stąd. Nie. Ja już wolę pieszo podróżować nawet. Ej no. Aha. Nie ten kraj. Ale przynajmniej wybieranie tego menu jest szybsze. Chodzę. No ale z obracaniem tej kamery to będę cierpiał. Oh.
Ale spoko jest to sterowanie, myślałem, że będzie trochę gorsze. No to jak na poszukiwanie skrzynek, to można się pobawić. Chowa się chyba dolna. Aha, tak jest, tak. Co mamy? Czapkę. Dobra, a jak teraz? Powiem, zwykle. Dobra. I lecimy bardziej w tamtą stronę. Proszę bardzo. Prawie że idealne lądowanie. Not pneumatyczny. Od razu pyk, pyk, pyk. Kurde, no padłem to troszeczkę szybciej może mi to pójść. Jeszcze ogarnę po prostu, gdzie jest w opcjach zmiana tutaj osi kamery. Chociaż nie, tutaj nie będzie nic. Kurde, to ja muszę to w tym emulatorze, to będę musiał wziąć i zrobić. No, niestety. Takie życie. No, skrzynko, kaj ty jest. No. Już się bałem. No. Pochodnia czerwona. Ja tak zobaczyć ile skrzynek ogólnie już mamy. Kurde. Nie ten klawisz. Dobra, lecimy do następnej. Ej kurde, znowu pustynia. O, a tam przegapiłem skrzynkę. Będzie trzeba było się wrócić. Oj. Przybliżę do kamery, fajnie. Ha. Ciekawe. Przepraszam, za mój mikrofon się odpił. No i tutaj mamy na przykład odłóż C. Halo. Jakiś bug. Ani tab, ani nic nie działo. Schowanie też nie. Ciekawe. No to nic, kochani, widzimy się za chwilę. Także kochani, już jesteśmy. Zrzuciło mnie w jakoś dziwnym miejscu, ale spoko, są cztery skrzynki po drodze. Stwierdziłem, że odłączę tego pada, bo to fajne dla testów, ale jak mi ma robić takie jaja, że jak ja po prostu kupię pada od Xboxa, znaczy no to jeszcze trochę zajmie mi zbieranie na to hajsu, to wtedy możemy sobie poćwiczyć z graniem na padzie.
Trollowy tron. Ja nie umie się zabić trolla. Czyli dobra, zabić jak zabić, ale go zdobyć. Jak wiecie, zabić to tam paliwo, nie? Znaczy ja już mam te złote, złote coś? Nie mam! Podobają mi się odgłosy tego pirata. Ej no! Tak się nie robimy. Ja jestem kwitny zaś przez przypadek, że kurde, może kontrola im się kilka podzieli. Aczkolwiek dobrze wiedzieć, że jest taka opcja, słuchajcie, że można sobie we dwóch tak pograć. Prawda, nie wiem jak będzie wam się to oglądać, taki podzielony ekran, ale nie wiem czy będę to jakieś coś nagrywał, ale wiem kto może chcieć tak ze mną sobie pograć w run. Tak tylko tak nie, z ciekawości se pozdobywać różne rzeczy. Moment, moment, moment. No ja otwarłem dwie skrzynki, a tu były cztery pokazane na mapie. Poddam mapę. No ale bo tu zaś w polsku, kurde, tam kaj nie masz. No. Bugi spadł z drzewa. Chociaż fajne jest na tym padzie to właśnie opcja, że można tak szybko sobie wybrać ten mocno artystyczny, czy tam inną rzecz, którą przed chwilą mieliśmy w łapce. To jest dobre. Mógłbym jeszcze ten sprawdzić jak się obiekty stawia, ale... Tak jak mówię, to za parę odcinków powinienem już mieć... oraz z Xboxa. Oho! Martwe drzewo. Aha, to tam... piszcie, ale... No, dobrze widziałem, nie miałem skizów. Skrzynka. Tylko jak ja się do ciebie dostanę? A, już wiem jak. Już wiem jak. Miałem podobny głupi problem na live'ie. Dobra, tego to się nie spodziewałem. A daj szkielet tutaj. To opieprzamy. O, a tu są dwie obok siebie. Jak miło. To będą dosyć blisko siebie, pod względem też głębokości, no. Znaczy, ja wiem, jak to sprawdzić, nie? Gdzie jest bomba? No. Ech. Jeszcze jedna, na wszelki wypadek.
No. Tylko, że moment. Sprawdźmy, czy ja widzę promień. Nie widzę. Ale słyszę ją tak jakby to. Spróbujmy się wkopać. No ba, no, haha. Będzie trzeba było jakoś cudować znowu. I co mamy? I klocek mamy, płytkę 4x12 i proszę bardzo, teleport na powierzchnię. Kolejna skrzynka ma być tu. Ja nie wiem, czemu tak się dzieje. A pad jest już włączony. Jakieś chochliki systemowe po prostu. Ej no, to jest. Aha, tak, bo tutaj drzewo wyrosło w ziemi. Wiecie co, ja sobie podkręcę jasność zaraz, bo totalnie nic nie widzę. No i to jest właśnie ten dobry moment, żeby już ją podkręcić, bo nawet nie wiem, czy się dobrze kopię. Gdzie to było? Ustawienie obrazów. 65. No dobra, widzę trochę więcej, ale... A czarne klocki to czarne klocki, nie? Cholera jasna, gdzie jest ta skrzynka? O, jest. Tyle się kopać. Nie, po prostu. No fajnie, jakby mnie to całkowicie na powierzchnię rzuciło, to... To tak, ale... No nie, jeszcze tutaj lecimy. Ale co tam, jesteśmy w połowie zombie, to... To nam się nic nie dzieje, nie? Teraz mi się przypomniała, to jest taka zabawna rzecz z wczorajszego live'a. Ktoś wchodzi na czacie i pyta: serio, ogląda to tylko jedna osoba? Tak. Patrzę na ten czat. Niby trzy, nie? No ale no tak. Co się dziwić, nie? Ja się nie reklamuję nigdzie. Ani nic. Nie wiem, jak mnie ludzie znajdują tak w ogóle. Nie wiem, chyba przez polecane tylko i wyłącznie filmy przez YouTube'a. I od razu tu subskrypcja, tam subskrypcja, nie? Ja, legendarne koordynaty. Nie wiem, jak stąd wyleźć. Czy wiem, że gdzieś jest nade mną tunel, który wykopałem, nie, ale totalnie go nie widzę. No nie będzie dalej. Ej, ale... Halo, co? Kurde, jak się tutaj do ciebie najłatwiej dostać? Chyba bombą. Patrz, ja bym się kopał zaś z góry, jak głupek jeden. Dup. A, dobra, już cię widzę. No, już mogę to odpuścić. No, a teraz przez to, że nie jesteś, kurde, w powietrzu, skrzyneczko. Dobra. Dawać tą spluwę. Do tworzenia klocków. Bloko spluwa. Pyk. Pyk.
ostatnio, tak. Co prawda częściowo lewitujemy, ale... walić to. Siekierka czarna. Spoko, bardziej klimatyczna, nie? Dobra, i gdzieś tutaj też ma być kolejna skrzynka. Ja chciałem dostać maczugę. Mam maczugę trolla, ale żeby tego trolla sobie, że tak powiem, odblokować, żeby móc go skopiować i później spamować, to trzeba mieć maczugę, tak? Go pokonać, żeby wręczyć tą maczugę. Kurde. Tak, kurde, z delfinem. Szukałem tak długo ryby, że... była to masakra. A podejrzewam, że da się to wszystko kupić w tym sklepie, tylko że to są tam randomowo, to się pokazują te rzeczy. O kurde, głęboko to skrzynka, ale o, już. Już on słyszy. Już jest. Sklep na rogu. Kurde, mogłem użyć tej liny, ale... trudno, jak już jesteśmy tak blisko, to już mi się nie chce wyciągać. Kocuch. Nie! No dobra, spadaj, nudziarzu. Masz dzisiaj szczęście. Czerwone koordynaty. Dobra, sprawdźmy, czy jakieś mamy. A tu jest drogowskaz nawet do tej skrzynki. No nie. Mamy po dwa, najwięcej mamy po trzy tych niebieskich, nie? No podejrzewam, że też są zupełnie inne. No. Szkoda, że nie mają tam w nawiasie, nie wiem, na przykład jasno-zielone albo coś w tym stylu, nie? Dobra, słuchajcie, kochani, ale dzisiaj z poszukiwań to na tyle. Ja postaram się poszukać jeszcze tak prywatnie, bo może być ten dla was nieciekawy, jak ja tylko pierdolę sobie o głupotach, ale to zobaczymy, ile będzie wyświetleń. Jak jest to nieciekawe, to napiszcie mi, że Reju, weź się ogarnij i pokaż nam, jak już zdobędziesz te koordynaty. A w każdym razie to dziękuję wam bardzo za oglądanie, za subskrypcje, lajki i za wszystkie komentarze. Trzymajcie się, hej, do następnego.